Monika Bilińska, witam i zapraszam na Wieści z Ratusza. Dzisiaj powiemy o nowej formule funkcjonowania polskiego CIFAL, zmianie stawek opłat za wydanie prawa jazdy, konkursie plastycznym w Płockiej Galerii Sztuki. Od marca CIFAL Płock będzie funkcjonował w strukturze Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Spółka zmieni nazwę na CIFAL Centrum Szkoleń i Poręczeń Kredytowych. Jest to odpowiedź na wymogi agendy ONZ UNITARU, by jednostki światowej sieci CIFAL usamodzielniały się i uzyskiwały osobowość prawną. Decyzją Rady Nadzorczej Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych prezesem spółki został Ireneusz Kamiński. CIFAL Płock nadal będzie się zajmował szkoleniami dla władz samorządowych i partnerów społecznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Z założenia szkolenia CIFAL są adresowane do wspólnoty międzynarodowej, do samorządów zagranicznych, także polskich, ale odbywają się w języku angielskim, co ogranicza grupę docelową. My będziemy się starali też dołożyć szkolenia tylko dla samorządów polskich, żeby tam, gdzie język jest barierą, żeby nie było to przeszkodą w pozyskiwaniu nowej wiedzy, która jest ważna z punktu widzenia rozwoju jednostek lokalnych. Płockie Centrum będzie organizowało szkolenia na tematy nurtujące samorządy czy związane z nowymi aktami prawnymi. Pierwsze szkolenie ma się odbyć w kwietniu i będzie dotyczyło partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiemy, że jest to temat ważny, że samorządy mają coraz większe problemy z finansowaniem swoich przedsięwzięć, ponieważ muszą finansować wkład własny do projektów unijnych. Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą na wzmocnienie potencjału realizacyjnego samorządów, ale jest to temat trudny. Do tej pory nie bardzo w Polsce wychodził. W tej chwili są nowe przepisy prawne, będziemy starali się je przybliżać. Będzie to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń związanych z tym tematem. Od 16 lutego obowiązują nowe rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczące opłat komunikacyjnych, m.in. za wydanie prawa jazdy. Wzrośnie także opłata za wydanie legitymacji instruktora lub egzaminatora, ale to nie koniec zmian. Prawo jazdy będzie droższe o 14 zł, czyli zamiast 70 będzie kosztowało 84, a dowód rejestracyjny będzie droższy o 6 zł i zamiast 48 będzie kosztował 54 zł. Wzrośnie też opłata za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu z 12 zł na 13,50. Nowe opłaty nie dotyczą osób, które wniosły sprawy do oddziału komunikacji przed dniem wejścia w życie rozporządzeń, czyli przed 16 lutego. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta. Płocka Galeria Sztuki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na komiks pod hasłem Wielkie Rocznice Historyczne. Do wyboru są dwa tematy: Bitwa pod Grunwaldem i Obrona Płocka 1920. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty, a technika wykonania komiksu dowolna. Format prac, który prosilibyśmy o nadsyłanie, to jest 1,70 m, czyli dość duży. I stąd jest cała nowość konkursu komiksowego, że normalnie nie jest to książeczka, jest to jednoplanszowa praca. Prace, które można składać do 16 lipca, oceni jury, którego członkami będą Wojciech Birek, Mateusz Szlachtycz i Jerzy Szyłak. Są znawcami komiksu, dużo piszą o komiksie. Jeden z panów występuje w telewizji w TV Kultura, gdzie jest specjalna ramówka poświęcona komiksowi. Zakwalifikowane do konkursu prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w Płockiej Galerii Sztuki, a później podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi. Więcej na temat konkursu na stronie internetowej galerii, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Ja już się żegnam i zapraszam na Wieści z Ratusza za tydzień.